robimy jakiś taki przedmiot pośredni, taki, w którym elementy historii są. Nie można powiedzieć, jak mówi pani minister, że nie ma godzin historii są, tylko nie ma edukacji, w której ten model świadomego obywatela byłby realizowany. I teraz wydaje mi się, że dobrze by było, żebyśmy mieli, chciałam narysować, żebyśmy mieli świadomość, jeśli państwo się nie podziewacie, czym się różni ta sytuacja, mogę porysować, czym się różni ta sytuacja, widzę tu socjologów, mam nadzieję, że takie uproszczenie kaskadowego mechanizmu tworzenia opinii zaręczanienie je, państwo zaakceptujecie. Czym się różni sytuacja edukacji, której celem jest kohorta respondentów, bo to przy fasadowej demokracji jest idealne, tak? Robimy sondaże, robimy to, co ludzie chcą. Nazwę partii, której jest nazwisko, to jest marketing, tak? I reklama.
jak nie będę z nim. Ale wracając do tego problemu kształtowania opinii. Otóż najnowszy sondaż z tego roku, który powtarza znowu pytania o nasze opinie o ochronie życia poczętego, one urosły znowu w kierunku ochrony życia przez ostatni rok. Większość Polaków jest za ochroną życia od poczęcia do naturalnej śmierci. W sprawie eutanazji, która jest dramatyczna, to jesteśmy podzieleni pół na pół, ale generalnie zgodność z ustawą, którą wtedy wprowadziliśmy, narasta przez lata i rośnie nadal. Chciałam, żebyście to Państwo wiedzieli, czyli że może być tak, że autorytet mówi o jakiejś sprawie, to wcale jeszcze tak nie jest, ale ja bym powiedziała, sposób, w jaki są procedowane i dyskutowane kwestie, przynosi taki efekt, że potem to się zmienia. Więc tak, to spływa do elit, one sobie miętną i miętną w mediach, prawda, mniej czy bardziej pluralistycznych opinie, bo oczywiście to jest tak, że tu się tak naprawdę kształtują nasze opinie, nazywamy to ucieranie. To jest ucieranie, to jest spływanie. Tu jest bardzo ważne miejsce. Co to jest? To są spontaniczni przywódcy opinii publicznej. To jesteśmy my wszyscy, którzy komentujemy i chciałam, żebyście Państwo zaczęli szanować samych siebie. Jak komentujemy to, co się dzieje, tak? Gdzieś tam usłyszymy, ktoś powiedział coś w mediach, tak dalej, w tramwaju, w autobusie, w pracy, w domu, przy stole. Tu się może zacząć taki proces, który nazywają, Dariusz nazwał wznoszeniem, że nagle się okazuje, że tu coś się nie przyjęło, tak? Nie, jest odrzucone. Koncepcja nie jest dobra. Bo w tej chwili ludzie mówią w sondażach, że reforma przywódców pracy do 1967 roku tu się nie sprawdza. Jest w tej chwili spór, no, między autorytetem i dysydentem mojego kraju, jego elitami, dominującym nastrojem mediów, a spontanicznymi przywódcami opinii. Oni oczywiście mają Związek Solidarność za sobą, inne związki, partię polityczną, także to nie jest tak, że to tylko tu. Ale tu się wszystko decyduje. Mówimy, że tu są media i tu następuje proces ucierania. Czyli tak, opinie spływają, tu się ucierają i tu się może zdarzyć, kiedy sami zaczynamy rozmawiać, że do góry wznosi się inna opinia i wtedy na przykład premier zmienia zdanie na temat ASMA. Na przykład, więc to nie jest tak, że jesteśmy bezwolni. I teraz jest odpowiedź na pytanie o edukację na poziomie szkoły średniej. Ta edukacja ma sprawić, że my tu jesteśmy obywatelami. I nie jest tak, że jak to spływa, to my potulnie tutaj mamy dokładnie taką opinię, która jak wpłynęła w ruch, co jest, to każda rozbieżność się nie liczy, każdy podpis rzecznika rządu, wszystko jego, jedno jego, czy nie jego, prawda, tu marzamy, tam ma śledztwo, nic się nie dzieje, stocznie tak czy siak, nieważne, wszystko jest okej, okay, tak, bo wpływa, tu są autorytety, tutaj się pięknie dzieje i my to przyklepujemy. Edukacja na poziomie szkoły średniej, bo to nie chodzi tylko o edukację, tu chodzi o większość obywateli naszego kraju. Ma sprawić, że tu jesteśmy w stanie zatrzymać proces kształtowania opinii publicznej. Ale żeby to zrobić, musimy być nie kohortą respondentów, która niewiele wie o sobie samej, tylko musimy być obywatelami. Teraz ja ośmielę się powiedzieć tak, nie obrażając wszystkich tych naprawdę, którzy... Ja miałam w ogóle iść na fizykę, więc ja jestem z wielkim szacunkiem dla wszystkich innych przedmiotów na poziomie szkoły średniej. Ale mam wrażenie, że żeby pełnić funkcję obywatela demokratycznego państwa, bo demokracja jest trudniejsza 100 razy od każdego totalitarnego i autokratycznego systemu z punktu widzenia mieszkańca. Bo przy totalitarnym wystarczy słuchać, co władza każe i człowiek bezpiecznie funkcjonuje. Tak? Bo jak nie słucha, no to ma masę problemów. Ale generalnie on nie, jemu wiedza nadmierna o tym, jak jest, żyć przeszkadza. W demokratycznym systemie, jeśli on ma funkcjonować dobrze, to my musimy tutaj być podmiotem naszych decyzji. Teraz, moim zdaniem, na poziomie szkoły średniej klucz tej obywatelskiej edukacji tkwi w trzech przedmiotach. W dwóch podstawowych, język polski i historię. Ponieważ w każdym z nich dowiadujemy się o sobie, rzeczy podstawowych i ja pozwolę sobie, jak już mam tą świetną kredę, tą super tablicę,
kwintesencja modernizacji kraju, tak? Rozumiem, że Państwo wiecie, jak wyglądają sale na uczelniach. Wracając do tego wątku, dlaczego historia i język polski? Nie mówię w tej chwili o wiedzy specjalistycznej, ale mówię o czymś, co jest bardzo ważne z punktu widzenia tego, co nazwałam wspólnotą obywateli. Ponieważ pierwsza, mówię o przedmiocie, który nazywamy język polski, ucząc o literaturze i kulturze, dostarcza nam bazy czy fundamentu do naszej tożsamości. Ale to jest tożsamość. Pero trzyma się mocno. Więzi. Bo jeżeli my mamy tożsamość polską, to to jest źródło tego, że czujemy się powiązani. Zaczyna się dziać wspólnotowo między nami, tak? Bo możemy być wspólnotą interesów. Ja w odróżnieniu od wielu ludzi na prawicy nie uważam, że wspólnota interesów jest zła. Pielęgniarki mają wspólnotę interesów. Rodziny wielodzietne mają wspólnotę interesów. I obywatel to jest ktoś, kto ma świadomość, że nie jest sam, że są ludzie o podobnych problemach i on potrafi się samozorganizować i powiedzieć nie. Ale do tego musi być wyedukowany do obywatela. Czyli musi mieć zdolność postrzegania innych ludzi jako część swojej wspólnoty. Ta najważniejsza wspólnota, która sprawia, że my mamy prawo do własnego państwa, to jest wspólnota narodowa. Czyli historia i literatura dają nam źródło tożsamości narodowej. Fundament, podstawę, tak? Bo dowiadujemy się, do jakiej wspólnoty należymy. Jacy byli pisarze, co się wydarzyło, jak ona walczyła, ale o to, żeby być suwerenną i podmiotową. Ale nie tylko tożsamość. To jest źródłem więzi, która daje nam wspólnotę. No ja wiem. Wcześniejsza historia.